Miałem jakoś zacząć, ale tak patrzę na tytuł tego filmu i czytam go sobie po raz piąty w myślach, żeby się nie pomylić. Mid Yearbook Freakout Tag, czyli podsumowanie półrocza książkowe podsumowanie półrocza w ramach tagu. Tagu, do którego nominowała mnie Kinga z kanału Sercem w Książkach. Link do jej filmu będzie oczywiście w opisie. I też bardzo dziękuję za nominację. Pozdrawiam cię, plutko. Szczerze mówiąc, zastanawiałem się, jak podsumować czytelniczo o półrocze, bo jeżeli chodzi o podsumowanie tego roku, to myślę, że pojawi się coś na kształt Oscarów, coś takiego, co w Polsce robią na przykład żółwie książkowe. Za granicą, bodajże, w którymś roku zrobił coś takiego Daniel Green. Wydaje mi się, że też nad czymś takim pomyślę. Natomiast jeżeli chodzi o półrocze, to ten format wydaje się odpowiedni. Też pytanie do Was, bo zastanawiałem się, czy zrobić tier ranking książek które w tym porożu przeczytałem. Nie wiem, czy to nie byłoby jakby za dużo, ale dlatego pytam się Was. Jeżeli chcecie, to mogę też coś takiego nagrać. No a dzisiaj ten format. Pytań jest trochę, więc zaczynajmy. Cześć, ja jestem Tomek, a to będzie Mid-Year Book Freakout Tag. Pierwsze pytanie, no i z grubej rury. Najlepsza książka. Podzieliłem sobie to na dwie kategorie, jeżeli chodzi o najlepszą książkę niefantastyczną. To jakaś część mnie chciałaby powiedzieć, że Król Szczepana Twartocha, ale no... Mimo wszystko uważam, że obiektywnie na Wschód od Danu Steinbecka to jest powieść o wiele lepsza, większa, pełniejsza, bardziej monumentalna. Smutna, piękna, zapadająca w pamięć. I równocześnie, pomimo no, ciężkości, jeżeli chodzi o historię, jest dość łatwa w lekturze ze względu na pióro Steinbecka. No, wielka rzecz. Naprawdę powieść kompletna. Natomiast jeżeli chodzi o powieść fantastyczną, no to zdecydowanie Hyperion Dana Simonsa. To jest też naprawdę niebywała książka. Fantastycznie skonstruowana. Ta. Forma szkatułkowa, powieść składająca się z sześciu historii, sześciu pielgrzymów, gdzie każda z tych historii jest zupełnie inna, jeżeli chodzi o ton, gatunek, oczywiście treść, nawet to, jak prowadzona jest narracja. Więc mamy tam horror epistolarny, mamy dramat rodzinny, mamy cyberpunkową historię noa. Mamy historię o podróżach w czasie, historię wojenną, taki kiczowaty poemat. No Naprawdę nie bywała to książka, i wydaje mi się, że to jest książka dobra na start z Science Fiction, bo Simmons, jeżeli chodzi o warsztat, jest kapitalnym autorem. To, czego się bałem w przypadku tej konkretnej książki, to jest to, że będzie się ciężko czytać, ale moim zdaniem, jeżeli nie będzie Wam przeszkadzała ta szkatułkowa forma, to no przepadniecie, bo Hyperion to jest Razem z Duną. Moja ulubiona powieść science fiction do dnia dzisiejszego. Drugie pytanie, najlepszy sequel. Dużo dobrych sequeli było w tym roku, ale wydaje mi się, że najbardziej zapadł mi w pamięć drugi tom trylogii Pękniętej Ziemi, N.K. Jemison, czyli Wrota Belisków. Subiektywnie chyba podobał mi się nawet bardziej niż pierwszy tom, aczkolwiek wydaje mi się, że delikatnym problemem tej książki jest to, że delikatnie czuć syndrom drugiego tomu. To znaczy, nie dzieje się tutaj aż tak dużo jak w tomie pierwszym, ale to, jak autorka prowadzi relacje rodzinne, nierodzinne, miłosne, to, jak ta książka jest fantastycznie napisana i przetłumaczona przez Jakuba Małeckiego, to, jak genialną bohaterką jest Esun. No, zwala z nóg. I książka jest też bardzo y, przykra. Już pierwszy tom był, ale w przypadku drugiego tomu jakoś tak dużo bardziej y, to poczułem. Szczególnie jeżeli chodzi o drugą perspektywę w tej książce, nie Esun, a. Innej postaci. I Jezus Mary, tam jest przykro, tam jest bardzo, bardzo przykro. Nowo wydana, nieprzeczytana książka. I wydaje mi się, że mogę to powiedzieć. Eee, Utracona godzina Marcina Mortki, czyli kontynuacja książki Mroźny Szlak. Swoją drogą bardzo szybko ta kontynuacja wyszła, bo Mroźny Szlak wyszedł w marcu, chyba? A tutaj już końcówka czerwca i tom drugi, jak tak dalej pójdzie, to no jeszcze w tym roku dostaniemy zamknięcie, bo to chyba jest trylogia. Pierwszy tom. To była dla mnie bardzo lekka, przyjemna rozrywka. I mniej więcej tego samego oczekuję od drugiego tomu. Wydaje mi się, że też że Marcin Mortka to jest taki autor, który raczej trzyma poziom. Nie pisze książek bardzo trudnych i wybitnych, ale daje taką lekką, przyjemną, fantastyczną rozrywkę. I wydaje mi się, że z taką myślą będę sięgał po jego kolejne książki, kolejne serie. Także z jakiegoś powodu wydaje mi się, że no, nie zawiodę się utraconą godziną, która ma genialną układkę. Jeszcze lepszą niż tą pierwszy, który już miał bardzo fajny projekt. Wyczekiwana premiera na drugie półrocze. No i tutaj myślę, że polecimy konkretnie, bo jest tego troszkę, więc nie będę się jakoś bardzo rozdrabniał. Więc tak, tarcza Szerni Feliksa Kersa, czyli nie licząc tego dzielenia kolejnych tomów na dwie części, tom numer 7, tak mi się wydaje. Urf Nowego Słońca, Gina Ulfa, czyli piąty tom księgi Nowego Słońca, tego autora. Epokamitu, Michaela J. Sullivana, Fairy Tale Stephena Kinga, która ma się uka ukazać w Polsce jako baśniowa opowieść, Czarne Słońce Rebeki Roanhorse, Jade City Lee, to jest chyba najbardziej wyczekiwana premiera tej drugiej połowy roku. Oczywiście kolejne tomy Malazanu, czyli Pył Snów i Okaleczony Bóg, um, Lost Metal Sandersona, czyli ostatni tom czworoksięgu tej drugiej serii w uniwersum z Mgły Zrodzonego. I wydaje mi się, że tyle. Przynajmniej to jestem sobie w stanie tak na szybko przypomnieć. Największy zawód czytelniczy. Ciężkie było to pytanie, zaskakująco ciężkie, bo, bo chyba nie miałem dużo takich książek, w stosunku co do których miałem wysokie oczekiwania, i koniec końców okazało się, że no nie wyszło. Ale jedną książkę sobie przypomniałem, która się idealnie wpasowuje w to kryterium, czyli mroczniejszy odcinek Magii w i Szłap. Nie mogę powiedzieć, że spodziewałem się arcydzieła, ale spodziewałem się no, na pewno czegoś więcej niż dostałem, bo dostałem bardzo średnią książkę ze średnią historią, bardzo średnimi postaciami. I jedyne zdanie, które mi przychodzi jako takie podsumowanie tej książki, to jest niewykorzystany potencjał. Aczkolwiek liczę, że kolejne tomy yy, no, będą przynajmniej jakieś, bo ten pierwszy tom, mimo fajnego początku, fajnego świata, był właśnie zaskakująco żaden zaskakująco niejaki. Pytanie szóste to jest największa niespodzianka, i tutaj od razu wiedziałem co powiem: Battle Royale. Bo wow, jak ja się dobrze na tej książce bawiłem. Spodziewałem się, że to jest książka, która mi się spodoba. Ja też pamiętam, że bardzo się na nią nakręciłem, I, i w ogóle była taka sytuacja, że ja ją zamówiłem chyba z Wampirzem Cesarstwem z jednej księgarni, i dostałem maila, że, że właśnie Battle Royale jednak nie ma na magazynie i bardzo się zasmuciłem szukałem po innych księgarniach ale nagle dostałem maila że jednak jest ostatni egzemplarz yy, i on do mnie przyszedł Battle Royale to jest książka bardzo brutalna w taki groteskowy przerysowany sposób bardzo prosto napisana ale to jest fantastyczna historia i łapie się na tym że chciałbym tę książkę przeczytać jeszcze raz zrobić sobie reread. To jest taka powieść, która we mnie rośnie z każdym kolejnym miesiącem i to jest fantastyczne uczucie, kiedy książka wam się spodobała za pierwszym razem i, i ciągle macie taką myśl, że ooo ja chcę jeszcze raz. Książka, na której się śmiałem, to na pewno czarny język, bo Kinch to jest cudowny człowiek, to znaczy, no jest to człowiek obrzydliwy, godny pogardy i absolutnie bez honoru, ale jest przeraźliwie zabawny. Jego relacja z Galwą jest bardzo zabawna, chociaż w tej książce są takie dwie sceny, które są naprawdę okrutne. Jedna jest na statku, druga jest związana z przekroczeniem pewnej granicy. Dosłownie. I szczególnie w przypadku tej drugiej sceny, y, no miałem takie przekonanie, że tutaj nawet autor trochę przegiełpał, że za bardzo tam poszedł po bandzie, bo to było nawet nieprzyjemne do czytania przeze mnie. Y, Mroźny szlak był, był całkiem zabawny, szczególnie relacja głównego bohatera z pewnym smokiem. Ona była, jakby jej nie było dużo, ale była bardzo urocza i zabawna. Y, no i Szmira. śmira śmiera Bukowskiego, bo tam Absurd gonił Absurd. I faktycznie tam chyba śmiałem się na głos Za dwa-trzy razy. Czy jestem z tego dumny? Nie. Czy się tego wstydzę? Nie. Trochę żałuję, że to jest chyba taka jedna książka Bukowskiego w tym stylu, ale Szmirę polecam bardzo. Aczkolwiek nie każdemu mówiłem o niej w jednym z podsumowań miesiąca bodajże w podsumowaniu maja. Eee, kolejne pytanie to jest nowy fikcyjny crash, czyli zakładam, że taka postać, która mi się która mogłaby mi się spodobać w prawdziwym świecie, czy też taka, z którą chciałbym być w związku. Ja kompletnie nie czytam książek w ten sposób, to jest problem. Więc trochę przekręcę to pytanie i powiem o moim ulubionym romansie książkowym, czy też no, o mojej ulubionej relacji romantycznej z tego półrocza. Jeżeli ktoś nie chce spoilerów do San i do Pożeracza Słońc, to niech zatka uszy, bo relacja Hadriana... I walki jest piękna. Uwielbiam tę relację, ona jest taka bardzo powolna, bardzo ludzka. Czuć, że te postaci mają chemię, czuć, że się lubią, i w ogóle ta relacja, ich dialogi, to, jak spędzają czas razem, to jest jedna z większych zalet tych książek. A uwierzcie mi, jeżeli ja zwracam uwagę na wątek romantyczny i mówię, że mi się podoba. No to jest to dość duże wyróżnienie, bo ja generalnie romanse w książkach no, toleruję, nigdy nie zwracam na nie jakoś szczególnie dużej uwagi, a tutaj mi się bardzo, bardzo podobał. Nowa ulubiona postać. Podam kilka, bo wydaje mi się, że to będzie miało najwięcej sensu. Pierwsze, co mi przyszło na myśl, to jest Severard z Księgi Nowego Słońca Gina Ulfa, aczkolwiek to jest kreacja taka bardzo cicha, kameralna. Severard też jest narratorem, bo to jakby jego memoir czytamy. I to nawet nie jest do końca dobry człowiek, bo to pytanie przynajmniej ja zinterpretowałem tak, że to nie mają być postaci, które my lubimy, tylko których kreacja nam się podoba, więc o tym będę mówił. I to, co, mi, to, co na mnie robi największe wrażenie, to jest to, jak bardzo wyrazisty jest Severard przez to, że nie jest specjalnie wyrazisty. Wydaje mi się, że to zdanie nie ma specjalnie sensu, ale no... Mam nadzieję, że jak, jeśli ktoś czytał te książki, to zrozumiał, o co mniej więcej mi chodzi. Druga postać, która mi przyszła na myśl, to jest Katie z Na wschód od Lenu, bo tutaj sytuacja jest przeciwna. To znaczy, Katie jest postacią szalenie wyrazistą i w tego typu przyziemnej, bardzo ludzkiej historii, gdyby jakiś inny autor, mniej utalentowany niż Steinbeck, pisał tego typu postać, to ona by wyszła karykaturalnie. Ona byłaby takim diabełkiem z widłami skaczącym na ramieniu, a Katie jest przerażająco ludzka. I wydaje mi się, że to połączenie tego, jak złym ona jest człowiekiem, i jak ludzkim jednocześnie, sprawia, że to jest tak świetna kreacja. Mimo, że no, jakby to nie jest jedyna dobra kreacja w tej książce, bo ta powieść ma masę fantastycznych bohaterów. Przychodzi mi na myśl jeszcze Kinch z Czarnego Języka, bo to jest fantastyczny złodziej, straszny kutafon, dziad. Który robi złe rzeczy, ale jest w tym tak uroczy i tak bezpretensjonalny, no i oczywiście tak zabawny, to jest w ogóle moim zdaniem główny powód, przez który warto tę książkę przeczytać. Główny bohater, bo jeżeli nie przeszkadzają wam bluzgi, taki bardzo, taki bardzo prostacki humor, to myślę, że będziecie się bawić dobrze. Ja się z Kinczem bawiłem świetnie i czekam na drugi tom, na to jak autor go napisze i na to jak w Polsce zostanie on wydany. I, no i jeszcze dwie postaci na szybko: Mia Korvir z niby nocy, bo to jest w końcu nastoletnia postać kobieca, która jest badasem, która jest niezależna, twarda, silna, a, przez, a w tym jest ludzka, popełnia błędy, nie jest Merysu, jest zabawna, można się z nią łatwo utożsamić. No i postać, o której już mówiłem w tym filmie, czyli Esun z trylogii Pękniętej ziemi. Tutaj nie mogę mówić jakoś bardzo dużo, bo musiałbym zaspoilerować pierwszy tom, ale no, historia tej postaci. To co ona w tych książkach robi, przez co przechodzi, jest niesamowite i z takim nerwowym entuzjazmem pomieszanym ze strachem wyczekuję tego co stanie się z tą postacią w trzecim tomie, bo wydaje mi się, że to nie jest seria z kategorii tych, które mają happy endy, tak mi się wydaje przynajmniej. Książka przez którą płakałem. Nie płaczę na książkach, często się smucę na książkach, ale tak żeby mi łzy leciały, chyba nie mam za często. Natomiast najbliżej w tym roku byłem płaczu po skończeniu na wschód od Edenu, bo tam ostatnie kilkadziesiąt stron to jest no, taka siekiera potężna, przykra i smutna, że ciężko się nie zasmucić. I wspomnę jeszcze o jednym opowiadaniu z pierwszego tomu Mekhanu, czyli z północy południe. Tam jest opowiadanie Szkarłat na płaszczu. To jest bodajże trzecie opowiadanie z północy. I tam jest taki wątek, który... No może nie, że chciałem płakać, ale wzbudziło to taki pozytywny patos i to jest wiecie to uczucie kiedy nie wiem w na przykład w Avengers Endgame pewna postać łapie młot Tora i, i wtedy też się ma ochotę nie wiem wstać, zaklaskać czy zasalutować I tutaj miałem podobnie, jest to taki motyw nie mogę do końca powiedzieć o czym to co to jest dokładnie za motyw ale, ale to było tego typu uczucie i to było bardzo przyjemne uczucie kolejne pytanie to jest nowy ulubiony autor i tutaj mi Trójka autorów przychodzi na myśl od razu. Potem wybiorę koniec końców jednego. I ta trójka to jest po pierwsze Robert M. Wegner, czyli no autor opowieści z mekańskiego pogranicza. Po drugie Jay Kristoff, bo przeczytałem Wampirze, Cesarstwo i Niby Noc, pierwszy tom. I po trzecie Christopher Rakio, czyli twórca serii Poszeracz Słońc, serii chyba, która jednak nie będzie kontynuowana w Polsce, albo nie będzie kontynuowana w najbliższych miesiącach, co mnie bardzo boli. Chociaż też nie mogę powiedzieć, że jakby jestem jakoś bardzo zaskoczony. Znaczy, w ogóle trochę szokuje mnie wydawanie drugiego tomu jakieś dwa lata po premierze pierwszego. To jest bardzo dziwna strategia. Ale właśnie koniec końców wybieram Christophera Rakio, bo to jest autor, którego będę sobie sprowadzał z zagranicy. I ja sobie zdaję sprawę, że Saniter jest bardzo tak drobiazgowo napisany. Niektórzy mogą nie lubić głównego bohatera, ale ta książka była po prostu jak skrojana pode mnie. Tak dobrze się bawiłem, tak wsysały mnie te książki, że no, wciskałbym je każdemu, komu bym tylko mógł. Czytajcie Sanitera, czytajcie Imperium Ciszy i Bezkresną Ciemność, bo to są kapitalne Space Opery. Najładniejsza książka, którą kupiłem w tym roku, no chyba Wampirze Cesarstwo. Jestem ogromnym fanem tej okładki, dużo bardziej niż tej okładki z połowicznie rozebranym samcem. A z książek, które kupiłem i jeszcze nie przeczytałem, to muszę powiedzieć, że z jakiegoś powodu bardzo podoba mi się to wydanie z z Londynu, ta, Pewnie też fakt, że to jest książka z obwolutą robi tutaj dużo, ale podoba mi się ta okładka bardzo. Ale też ja chyba nie jestem najlepszym wyznacznikiem tego, co jest ładnie wydane, a co nie, bo ja chyba coraz mniej zwracam uwagę na wydania książek i nieważne jak książka wygląda, ważne, żeby no była stała i nie rozlatywała się. No i ostatnie pytanie to są czytelnicze plany na drugie półrocze. Jeżeli chodzi o takie pewniaki, no to mam szczerą nadzieję, że wakacje to będzie taki okres zamykania serii, bo bardzo chcę zamknąć Trylogię Pękniętej Ziemi, N.K. Jemisin, Trylogii Zimowej Nocy, Katrin Arden, Niby Noc, Jaya Christofa, ostatni tom, jak na razie ostatni tom McHannu, aczkolwiek na jesień wychodzi szósty, więc się straszliwie cieszę, jeżeli ktoś nie wiedział, no to już wie. I też z którą bardzo chciałbym zamknąć i generalnie pójść z dalej, bo ja mam praktycznie wszystkie tomy. Mam całą pierwszą trylogię, mam zbiór opowiadań, mam dwa tomy drugiej trylogii, to są Magowie Prochowi, Briana MacLelena. Więc też mam szczerą nadzieję, że gdzieś w lipcu, sierpniu uda mi się pierwszą trylogię zakończyć, no i potem zacząć kolejne książki. No i ostatnie pytanie to są moje nominacje. Tutaj na kanale wyświetlają wam się nazwy no, kanałów, które nominuję. Jeżeli ktoś chce ten tak wykonać, to zachęcam. Jeżeli nie, no to oczywiście nie ma przymusu z mojej strony. I też jeżeli kogoś nie ma teraz na ekranie, a chciałby ten tak wykonać, no to oczywiście może. Ja absolutnie nie zabraniam. Jedynie chciałbym przeprosić Carmenę, trochę Bookmękę, bo ja mam takie wrażenie, że, że ja ją nominuję do kolejnych tagów. Ona tagi nagrywa, i zaraz, kiedy nagra jeden z nich, to jest przeze mnie nominowana do następnego. Także przepraszam, nie taki jest mój zamysł. Natomiast jeżeli chodzi o ten konkretny film, to to by było na tyle. Dajcie znać, czy chcecie ten tier ranking książek, które w tym półroczu czytałem. Jest ich nie liczący Rigidów, na przykład Malazanu i mądrości tłum trzydzieści 36, a ja się z wami już żegnam. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam was bardzo gorąco i do następnego. Cześć!